Cześć Wam, dzisiaj nam ja jest wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. Series. o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że dzisiejszy odcinek będzie specjalny, ale zanim do tego przeskoczymy, powiedzmy parę słów o Ajace, czyli następnym banerze, następnej postaci, która się zbliża. Jeżeli jesteście zainteresowani, to link jest na dole w przypiętym komentarzu. Tyliar zbiera listę z tego co wiem. I tak jak się w sumie spodziewałem, zainteresowanie nie jest jakieś wybitnie duże, więc jeżeli wy chcecie wziąć udział w rolowaniu po Ajakę, to zapraszam bardzo, lecicie. Miejsca są, spokojnie, możecie się złapać, a my widzimy się już w najbliższy wtorek na rolowaniu. Będziemy trzymali kciuki wysłali pozytywną energię oraz szczęście do tych, którzy ajaka będą chcieli złapać. No Michał, ja jakoś hype na nią nie narobiło. Wydaje mi się, że lepiej by sobie poradziła, gdyby tam dorzucić jeszcze Ventiego, a nie do Aja dorzucić Ventiego, ale to może o coś innego chodziło. Zresztą oni tam mają teraz swoje problemy i chyba się tym za bardzo nie przejmuję. Tak jest moja opinia. Przechodząc do tego co jest clue dzisiejszego odcinka, to warto by było powiedzieć, że jakiś czas temu dziesiątego w sumie zakończył się konkurs, gdzie wy wysyłaliście liski narysowane przebrane za niektóre postacie z grężina, to znaczy za różne postacie te, które chcieliście. I tych zgłoszeń było bardzo dużo, były na masakrycznie wysokim poziomie. Bardzo trudno było wybrać zwycięzców, to, to było dość traumatyczne przeżycie, nie tylko dla mnie, dla wielu. Wiecie, jest super, poziom jest wysoki, zgłoszenia są ekstra, ale musicie zadecydować, kto wygrał, więc ja miałem traumę i teraz zapraszam Was na moje przeżywanie tej traumy z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli nie przepadacie za gościem, który się będzie się cieszył i piszczał na widok tego, co na maila mu przyszło, to polecam przeskipować troszkę dalej do spekulacji spoilerów, których dzisiaj za dużo nie będzie, bo sam nagrany materiał z przeglądania tych rzeczy na mailu ma prawie dwie godziny, półtorej godziny z hakiem, tam nie wiem, godzinę 45 czy godzinę 40, jakoś tak, więc ja mam tego do przemontowania bardzo dużo, to będzie raczej krótkie i też podzielę na osoby, tak żeby była jedna za drugą, co oznacza, że na pasku trudno będzie trafić w kogoś konkretnie, polecam rozwinąć opis i w opisie wybrać tam jak chcecie zobaczyć siebie czy coś, to to to, to, to będzie tam, powinny być wszystkie osoby jeżeli kogoś brakuje, to jest mój błąd na montażu, który popełnię dopiero w przyszłości z mojej perspektywy, więc trudno mi powiedzieć co, gdzie i jak, i tyle, zapraszam bo poziom jest naprawdę wysoki, warto rzucić na to okiem. Lecimy! No dobrze, lecimy z bardzo trudnym zadaniem rzucenia oka i omówienia tego, co mi wysłaliście na miniony konkurs. Ten konkurs, gdzie trzeba było rysować liski udające jakieś postacie z gężina. Jest tego bardzo dużo. Poziom jest absurdalnie wysoki. Wasza pomysłowość mnie zaskakuje i zapiera dech w piersiach. Zacznijmy od. Lecimy chronologicznie, to znaczy odwrotnie chronologicznie. Pierwsza jest Patiszka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Twój lisełkowy kazucha jesieniarz jest przecudny, przefantastyczny i uwielbiam, i widzicie. Na samym starcie, od pierwszego obrazka, od pierwszej pracy jest już coś, co chcielibyście w jakiś sposób nagrodzić. Mnie tak po prostu boli, że nie mogę was wszystkich porozpieszczać. Aaaa, kubek Uwo? To jest cudne, ten Albedo! Przepiękna praca. Wszystkie są cudne. Blanka tutaj poszła po całości. Jest Artalia, jest żongli i są w takiej bardziej ludzkiej formie lisejkowej. No, w ogóle bardzo podobają mi się te prace, gdzie wstawialiście rysunki swoje na screenshoty. Ma to mega klimat, kilka jeszcze takich zobaczycie, że jest po prostu. Esha zafundowała nam lisę. Lisę w wersji lisiej, co jest po prostu. masło maszylane z jednej strony, ale jest przecudne i słodkie, czemu wszystkie liski są tak słodkie? Doszliśmy do Ayumi i jednej z tych prac, które bardzo długo walczyły o punktowane miejsca. Xiao, liskowy. Mm. Mega ten mroczny lisek, ta maska, te kły, CUDO! I tu będę musiał obrócić i moja kamera zapewne zniknie, ale Julia też dała czadu. Zobaczcie na ten posąg w tle, ten posąg, który tam sobie... nie hi! Odblokujcie mnie i żuczka! Trzy ogonki na lisku, jaj miłko. Piękna sprawa. Ta fision też jest przegenialna, to w ogóle jest jak nawiązanie, jak się nazywa ten nurt w sztuce. Jest takie coś właśnie, że trzy na huśtawce, jakaś oranżeria czy coś. Totalnie mnóstwo skojarzeń w głowie. Wielbie! I zobaczcie, jak dokładnie jest twarz tego liska narysowana. Ile tam jest tych włosków? Mmm! Miodzio! Od no mamy kolejnego albedo i jeszcze ten albedo w tle te wybuchy. Kociara serwuje nam bubble tea wraz z Ayato Jest niebiesko, jest bardziej niebiesko niż się spodziewałem Z drugiej strony pasuje to do niego idealnie i też jest ten... On ma ten pieprzyk tutaj gdzieś, czy coś w tym stylu Nie wiem z której strony, wydaje mi się, że Ayaka ma gdzieś z jednej On ma gdzieś z drugiej, wyżej, niżej I tu od Franciszka mamy taką przecudowną, przecudowną hutałko w wersji... Bardzo szkicowej Jestem dziwnie obrócony, nie wiem na ile mnie widać Bo Gmail obraca pracę, ale wyszła bardzo fajnie Gratuluję, jest ekstra Za to od od mamy spoiler: obydwoje travelerów, rodzeństwo, które się znalazło w wersji liskowej. Osom! Awesome. Venty od Anwux i jeżeli dobrze czytam, taki bardzo ciemny, ja bym się po nim, chociaż on ma taki kolor włosów, ale ja bym się po nim spodziewał właśnie bardziej takiego zielonego futra, niebieskawego futra, który dobiera się do słoiczka z procentami, jak nawet jego przystało. I ten przesłodki, przecudny, przegenialny tartalia w wykonaniu Anathia, mam nadzieję, że poprawnie przeczytałem twojego nika, to jest w ogóle Um, ja mam tablet i się uczę na nim rysować, znaczy się nie uczę się na nim rysować, on stoi i mnie frustruje i jak widzę, jakie rzeczy wy robicie z grafiką, to jest takie. Tyle zmarnowanych lat na ESP, nie? Od Karola mamy Sinian, jest to jedna z moich ulubionych postaci z wyglądu, z gameplayu niekoniecznie, ale te ogony dodatkowe, ten włosek taki z kolorem, ten bębenek na plecach jest oddany charakter w pełni. Oraz oczywiście Hutao od Hosei Shiro. Przecudowna, przeurocza, przegenialna, te, te, kwiatki w oczach. Ja, ja wiem, że ona takie oczy ma, ale to wygląda jak takie sparkle. Jest to w uroczym bliskiem! Że mnie weź mnie na ręce. Zosia to w ogóle dała czadu, bo mamy tutaj cały przestrzał od projektów, jak to wyglądało na początku, w którym kierunku to szło, jak powstawała te kli, jakie kolory na koniec zostały dodane. Ja jestem zachwycony. Jeszcze to bum, wisienka na torcie. Znaczy wisienka na torcie to tu bardziej. Altra z benetem, taki troszkę bielszy lisek, do tego jeszcze te 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 gogle, które ma na głowie i półmy przy łapce. Mm. Nice. No rzuciła nam liska w stroju Ventiego. Taki dumny i w ogóle. <grywania> jestem barbatosem. Od De Martin walnięcie totalnie w stronę Liuej. Żongli po lewej, hutao po prawej. Chyba dwie najciekawsze postacie, chociaż nie. Chciałem powiedzieć, że dwie najciekawsze postacie z tej zony, ale tam prawie wszystkie są ciekawe. Liuej, jeżeli o to chodzi, raczej nie ma zbyt wielu słabych postaci. I od Ady, ile tu się trzeba było narobić, on jest przepiękny. To jest ten moment, że boli, że nie mogę każdemu czegoś Jesus. Muszę wygrać w totka. Jak wygram w totka, będziemy robili inne konkursy wtedy ludzie. I dokładnie dlatego muszę zacząć grać w totka. Od kiniaszki macie tego, jak myśmy to nazwali? Korkli. Bo to jest, wygląda troszkę jak korgi. Kli. Korkli. jak zobaczyliśmy, to było takie, no? Śliczny lisek, nie, to jest korkli. Korkli jest ozom. Od natki mamy tego cudownego liska, który kojarzy mi się ze starymi bajkami Disneya i to, ja wiem, że Sara, ale on jest taki, Wyobrażacie sobie taką figurkę dumnie siedzącą. Dumnie siedzącą na półce i przytrzymującą książki, żeby się nie posypały w bok. I od Night Zin mamy artowego liska, do tego jego jeszcze, ale ja jestem fanem pixelartu, jak widzę, bo to jest coś, czego ja nie rozumiem. Bardzo mi się podoba, jak jest dobrze wykonane, ale sam zrobić nie umiem totalnie. I nie wiem, jak się za to zabrać, więc widząc, pixel art jest takie. Wielbie! Odwinawi? Mamy Yunjin, przecudną Yunjin i jeszcze te pomponiki, które są na głowie. Mi się to zawsze kojarzy z Dango, tak jak miała Dango pozakładane, ale te wersje pompony są jeszcze lepsze. I mamy kolejne połączenia Ethera oraz Lumine, czyli fel z Fox Ether i Fox Umine. Nice! Od ja tu tylko sprzątam mamy przesłodką kli. W wersji takiej nigdy nie patrzymy na to, co właśnie wysadziliśmy. Jesteśmy cool. Nie oglądamy się za siebie na płomienie. Od Istra jest lisek. Przesłodki, przecudny bubble tea lisek. A ja to oczywiście. Oraz również mamy komiks Waka look! Isn't it cute? <laughs> Próbuję powstrzymać śmiech. Od Magic mamy Beidou, która jest z różnymi Tłami. Jest w różnych wersjach kolorystycznych, co też mnie rozwaliło, bo to jest, wiecie, ten sam obrazek, ale w trzech różnych koncepcjach wygląda całkowicie inaczej. Od Oliwii mamy takiego fantastycznego Liska Beneta, który myśli, official, bardzo beneficial. Lina Kora zafundowała nam taką mingwam i tego na tym zdjęciu nie widać, ale jeżeli rysowaliście dużo i robiliście zdjęcia telefonem, aparatem, whatever, cyfrowym, kartki, to wiecie, ile ten rysunek stracił na fakcie, że zostało mu zrobione zdjęcie. Masakra! Cudo! Bem, zarzuca nam tutaj duet. No, nie do końca rodzeństwo, ale załóżmy, że rodzeństwo przy czym zaczyna mieć flashbacki z tego, jak wybieraliśmy zwycięzców i jak nie mogliśmy się zdecydować, jak się szarpaliśmy kto co i jak, bo wszystkie te prace na razie widzicie, nie ma słabej pracy. Wszystkie są genialne. To akurat jest pół koteczek z liskiem hutałkowym, który widzi liskowego buta o tego duszka. Jak bardzo słodkie to może być! Julka zarzuca nam takiego diluka Liseła, który śpina swojej wizji. Są winogrona i jest w ogóle ten, ta, ta. To jest jeden z moich ulubionych kwiatków. W ogóle wszystkie kwiatki z Monsztat mi się podobają, zarówno te kręcące się, jak i te świecące nocą. Osom. Awesome. Inne krainy nie mają takich wyczesanych roślin. Nieskończona herbata poszła po bandzie. Mamy licełową fishl. Dodatkowo mamy <grytanie> ja, miko który robi to zdjęcie. Wasze pomysły są przegenialne. To w ogóle daga jest z Janfej Fenkiem siedzącym na książce. To jest. Troszkę wygląda jak Dodo Tales, ale to jest ta książka, którą ona ma i wyciąga i tam przerzuca strony. On, te książki są podobne. Mi się zawsze mylą, jak widzę je na artach i jak nie widzę ruchu stron przerzucania. Że myślę. To, 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 to nie wiem, która jest która. Nie korzystam z Dodoco Tales na co dzień, jak widać zresztą. Ślicznie jest ten Fenek. Jo imię od. Oż, chyba tak będzie się czytał tego nika, jeżeli nie, to przepraszam, ale jest tu, no! Ostatnio grywam na drugim koncie ją i i się powoli przekonuję do postaci. Bardzo fajna, jak się umie grać, i się ogarnia, ale ten lisek jest przeuroczy. Od anitki mamy kokomi, mamy rybolisa, to jest... Coś prawie jak syrena, trudne do przebicia, jest przepiękne. Umpalumpa zarzucił Cyrusa z gildii, to też było takie na dzień dobry. Która to jest po... NIE! To jest jeden z tych gildyjnych, jaką się nazywał. Mieliśmy chwilę, przypomniała nam się Cyrus coś w tym stylu, a potem patrzymy w mailu, oczywiście było napisane kto to jest. Ale mieliśmy to takie aaaa... Był w tym questie od on się przewija czasem w jakichś questach pobocznych i aaa... Ekstra wyszedł. Shield boy zaszalał po całości. Ten dzwoneczek, ta głowa, mówi wszystko, ale po prostu jest to piękne. Cieszymy się, że mogliśmy być pierwszym konkursem, na który się zgłaszałeś. Trzymam kciuki za więcej szczęścia następnym razem, bo to jest też jedna z tych prac, nad którą długo, długo, długo myśleliśmy, w ogóle jeden z patentów, że musimy zakazać pisania czegokolwiek w tych mailach, bo niektóre historie nam tak serducho. Rozrywały i trudne były decyzje, więc w pewnym momencie było z zasłoniętymi oczami. Otwieramy grafikę i czytamy dalej. To jest w ogóle hazen. Cudowna praca. Ten Tartalia jest przecudny. Ajax. Podbiłeś co najmniej jedno serce podczas wyboru rysunku do punktowanych miejsc. Jak siedzieliśmy, się kłóciliśmy, bardzo kłóciliśmy ze sobą. Shield i kazuła w wersji takiej bardzo, bardzo, bardzo jesieniasz. W ogóle to jest przez chwilę myślałem taki, jaki kumpel kazuły ten tłoma, czy jak go tam nazwali, to jest przyjaciel po japońsku, to nie jest imię tej postaci. Jaki on miał kolor tego kimona, ale nie, nie. To jednak kazuła musi być, bo kolory się zgadzają bardzo. Widzicie, to jest trudne zadanie. Bolisek sekliskowi równy, jedyne co się różni, to Strój, który zarzucacie na tego potwora, a to jest wred z przecudną kokomi. Projekty wcześniejsze, zanim to się rozkręciło w coś większego, po prostu ten skaramuszo lisek. Ja, ja jestem pełen zachwytu. Od Amelii mamy w ogóle taką scenkę rodzajową. To jest Ayato i to jest Ayaka w wersji troszkę młodszej. Nice. To jest piękne. To z miejsca rzucacie na tapetę w telefonie czy coś i wygląda a klasy. Kapi to w ogóle popełnił tego liska, jak on jest zminiaturyzowany, to ja myślałam, że to jest jakieś origami, złożone coś. Mega. Jest przecudny, jeszcze ta maska! Cudowny jest! Aby z w wersji liskowej Pograłbym, abyslektorem w wersji liskowej tym bardziej. Od Ray is gone, mamy tego skaramusza, który jest przekozacki na kilku różnych płaszczyznach: dopasowanie tego kapelusza do liskowej formy. To jest to jest naprawdę dobre. To chyba najdłużej walczyło ze wszystkich opunktowane miejsca i. A boli! Boli w środeczku! Od K. Piotrskiej jest ten przecudowny fioletowy lisek. Właściwie dwa, bo tu jest ten malutki, właściwie jaj w formie liskowej. A to większe, wiadomo, rajdenka. I jeszcze mamy ptasiora, który w sumie też może nawiązywać do niejednej rzeczy w gęsinie, ale zazdroskila z farbkami, bo ja totalnie nie ogarniam. I jak to widzę, to jest takie wow. Od Miu mamy ten cukier w formie liska, czyli Sakura, przecudna. Przepiękna, dobór kolorów, te oczka, to spojrzenie. Palat? Yy! Ty z daleka! Od Anity mamy liska w formie amber. Przecudo! Jest przegenialny! Jest piękny. Od Klaudi taka jajmiko. Jeszcze to w ogóle jest złocone. Nie wiem, czy widzicie, bo to są te kredki, takie kolor złote. One się odbijają ładnie od światła. No mega, no to... to... Ja mam się zdecydować, dobrze, że była Revis i że był Dave. Na kogoś można było to trudne zadanie zrzucić. Od Win jest ta przecudna klips, urocza, jest genialna. Tym razem bez wiersza było. Od Lumine macie taką piękną jajmiko. Te kolczyki zdradzają bardzo dużo. To spojrzenie, ten motylek. Mm. Piękne. Odwódki! Macie takiego ganiu lisełka, te rogi, te, te, te roślinki w usach lisek wege, lisek wege, bardzo lisek wege. To spojrzenie rzucone na kolana. Mlecz zafundował nam taki arataki miko. GENIALNE POMYSKI znaleźliśmy Z TEGO! to JEST PIĘKNE! Co wy macie z tą papugą? O co chodzi z tymi arami? Ja nie czaję. Od Majo Mak jest rajdenkowa lisica, z tym warkoczem przecudnym, ta poza, to, to też walczyło bardzo długo o naszą wagę i ja... Się nie mogliśmy zdecydować. Od Martyny mamy tą cudowną Janfej. Tu kolejna praca, która była takie kurczę Pomysłowość ekstra, wbicie w ten strój pasuje, wszystko. Kolorki są mega dobrane. I czemu ja nie mogę nagrodzić więcej osób? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ponownie przeżywam traumę wyboru tego, co się wtedy działo. Tutaj jest od Nesi i jesieniarz po bandzie. Naprawdę czaderski. Im dłużej patrzę, tym bardziej się zastanawiam, czy dokonaliśmy dobrych wyborów życiowych. Tu kolejny jesieniarz od KG. I tam jeszcze jest Bubble Tea z tyłu, jest ma Paska jedna, druga, Beret Ventiego, bomba odkli. I love wizu, so, dziękuję. I love you as well. I kolczyk jest tutaj, lampioniki. A to są te latające duszki od tego. Jest rolka, tutaj jest tyle rzeczy ukrytych. Osum awesome jest ta praca! I są okulary od tej Sakros. Ona ma takie, nie? Do tego od Creative Name jest ten tartalia. Kolejny cudowny tartalia. Sporo tartali było. i Ajaxy wymiatają Child jest na propsie i szczerze powiedziawszy, każdy był dobry. Kociara Chan zafundowała nam takie całujące się liskie. Mega słodkie, eee, cudowny rysunek. Jestem za. Ja lubię, jak są same kreski. Jak jest za dużo detali, to odwraca moją uwagę, ale tak. Ooo, Tak bardzo mój klimacik. Nex zafundowała nam takie cudów Tu właściwie nie ma słabych punktów. Najlepszy diluk, jakby tak wyglądał diluk w grze, to bym go mainował. Lisi diluk jeszcze z tym Fenixem, ten cały strój przerzucony na niego. No, te budki, spójrzcie na te budki i rękawice. To jest genialne. Od Maxi Kurosai mamy takiego siało. Jest przesłodki jest genialny. O, co się trzeba było namachać kredeczkami, żeby, żeby takie coś popełnić. Jest naprawdę. Wszystkie te prace są ekstra. Od Miken mamy Wentiego, który szarpie za strony i wygląda jak taki totalny, totalny łobuziak, jeszcze to puszczone oko. No hejka. No cześć! Chcesz usłyszeć nową baladę? Dobra, gdzie, gdzie, gdzie są procenty? Gdzie są procenty? I kolejna Junjin, tym razem od Motylel jest przepiękna! Jest normalnie, tyle detali, tyle szczegółów nice. Idealnie ujęty charakter postaci. Smutny kotek serwuje nam Venti'ego. Tak, Venti <grybujesz> wymiata. Podpis piąty Rex. To walczyło strasznie długo. Ja mam słabość do prac popełnianych, wiecie, akustycznie, na papierze, kredki, flamasterki, ołóweczki, farbki, digital. Podoba mi się, wielbię. Wielbię digital, ale wiem, jak dużo trudniej jest robić tak, no. Akustycznie, jak to lubię nazywać. Ta praca przemawia totalnie w moją wizję tego, jak mogą wyglądać komiksy gisełkowe, więc to też, to, to, to... O! I oczywiście te trzy prace, które zawalczyły najmocniej, czyli Klasika 1, 2, 5... Przy tej pracy ja walczyłem mocno. Walczyłem mocno, bo zdania były podzielone, ale. Mm. A ja, to od Weronii, to jest po prostu mega. Szczególnie jak wiecie tak dokładnie, jak wygląda ten jego ult w akcji. Nice. I Tenebris z tą pracą, która zajęła pierwsze miejsce. Był zachwyt, i tutaj właściwie dyskusji nie było. Tu się wszyscy zgodziliśmy na starcie, jak doszliśmy do tej pracy, że to jest pierwsze miejsce. I chcielibyśmy, żeby coś mogło to przebić, ale będzie trudno. I faktycznie, finalnie uznaliśmy, że dobra, to jest pierwsze miejsce i rozgryzamy co dalej. Ale to nie jest koniec. Jest jeszcze cały jeden mail, na którego przychodziły prace, i one też są genialne. To jest Nati. Z przecudną saju Chyba ostatnia praca, która w ogóle chronologicznie doszła To jest ostatnia rzecz, którą dostaliśmy Parę minut po tym jak rozpoczęliśmy Więc wskoczyła zaraz nad to Co, co było początkiem naszej wojny i tyrady Więc to było też To jest przecudne A, Nice ten fenek Od Nari jest ta przecudna one. Kolejny raz, świetnie wykorzystany screenshot Do tego postać pasująca kolorystycznie Bardzo dużo detali, bardzo dużo fajnych elementów I jeszcze ta, ta, ta fajeczka Czy jak to nazwać Ja jestem bardzo bardzo, bardzo na tak. Od głowy dostaliśmy takiego żongliego, który się w ogóle mieni. On jest cudowny. To jest. Aha, cudo. Od strony GM. Ten Dainsleaf, który jest kolejny raz w screenshot, i jeszcze widzicie ten patent, że kamyczek z przodu wystaje przed rysunek. O to wygląda przekozacko. Strasznie mi się podobał. Batalia była ciężka o niego. John Johnson i Venti. Właściwie chyba w okolicach Ulta, bo się bardzo mieni. Jest przepiękny. E, czy to są mieszane techniki, bo to wygląda jakby poplask był dodany na kąpie, a reszta była zrobiona akustycznie. Nice. Od Oliwii mamy taką przecudną kli z dynamitem i... Nie! Przeżywam to kolejny raz, przeżywam to kolejny raz Od Jerzyka jest taka piękna Ganiu jeszcze z tą antenką Dopiero co jestem po oglądaniu bohatera tarczy I tam też były antenki na głowie I mi się tak skojarzyło, mega Od Nadi jest taki śliczny lisełek no To poza ta, ta, Ten warkoczyk zwisający I ta pajmonka w garze oh, Nice Lewin też po prostu po bandzie Te ząbki, te oczy I też antenki, są antenki W ogóle te oczy takie dość ludzkie spojrzenie tutaj. W tej poprzedniej pracy też było bardzo ludzkie spojrzenie. Nice, nice. Od LED mamy cały ten ciąg. Tu jest, będę musiał to obracać. Ta boska statua to jedno. Ona wygląda mega. I jak jest pociągnięta farbkami. To jest genialne. I na koniec jeszcze z tym liskiem. To... Oh, jeden lisek, drugi lisek. To wygląda cudownie. To wygląda troszkę jak przy tym wielkim drzewie, co, co jest niedaleko Grodu Barbatosa. Piękna jest ta praca. Bardzo mi się podoba. Od Onigiri mamy Bubble Tea i Pływającego Ayato wygląda ekstra i jest dużo wody. Jest, jest, jest bardzo dużo wody. Jest Bubble Tea, ale jest więcej wody. Od Magdy jest Kli jako psotny lisek. Jaka słodkie, cudowne to jest. A od Małgosi jest Venti razem z Dilukiem w scence rodzajowej. Bardzo, bardzo realistycznej, bym powiedział. Wersja ze screenshotem wymiata totalnie, ale to mniej więcej tak zazwyczaj wygląda. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Od Vik-chan jest ten Morax, to znaczy to jest żongli, ale w formie Moraxa, tej bardziej Smoczej, więc lisek cosplayujący żągliego w formie smoczej jest mora, są kryształy. Wygląda to przecudnie. I od Miku mamy tą chichi. Jest taka przeurocza. Aż mi się, aż mi się za, aż zrobiło chichi tak ogólnie, że ludzie cisną. A jest przepiękna. Od Glaceon jest kokomi, oczywiście. Taki bardzo rybi lisek. Kolejna syrena. Wasza pomysłowość mnie zaskakuje cały czas. I jeszcze widzicie te sparklujące banieczki. No! A Piękne! Bennett, team jest, Razor i jest oczywiście Fisher, no i Bennett. No No i tutaj biedroneczka i te jagódki całe świecące, lampki, ale też jest bardzo dużo detali, bardzo dużo dodatkowych rzeczy tutaj. Dobra placka. Nothing, nothing zarzuca nam! Kasianek z tym liskiem czarodziejem. O, muszę takiego sam wykosplejować Liska czarodzieja potrzebuje strój lisa i czapę czarodzieja. Tak. Taki jest plan. Arkadogę, jeżeli poprawnie czytam nika i ten eter. Wygląda troszkę, jakby taki starszy był z brudką, wieczorem, troszkę hipsterska. Wygląda kozacko, jest super. Od Julii mamy takiego etera przy posągu Barbatosa. Też bardzo dużo pracy, nie wiem, czy widzicie, ile zostało energii wpakowane, żeby takie coś mogło powstać. HC łamane przez K. Też jest nice. Fajnie dobrane kolory. Ja wam mówię, że ja w digitalu totalnie nie siedzę. To znaczy, uwielbiam digital, ale jest mi nie po drodze. A tu Tutaj człowiek musiał namachać jeszcze te odbicia na tym złoconym pasku. Uuu, od Laury mamy taką monę. Przecudowna mona! I jeszcze zobaczcie na ogonek mony na samym końcu też ma to coś, co ma na warkoczykach w grze. Jest piękna ta mona! Tu lecimy od Jessie, ale ta praca jest. skierzyliśmy z tego strasznie, bo ta praca jest świetna. I tym lepsza, im bardziej się skróluje w dół, więc tutaj macie oczywiście rataki, to tengu! I skrólujecie w dół. I ta mina mówi wszystko! Absolutnie nic więcej nie trzeba! Od Hikari mamy piękne spotkanie. Kto ogarniał fabułkę, to wie, który to jest moment. Jest to dość brutalny moment, i tutaj też spojrzenia mówią dużo. Jest szogunka, jest jesieniarz, jest akcja. Nas nie ma, bo my byliśmy wtedy gdzie indziej. Josiczka mamy tutaj rewki nawet były podesłane, ale to jest finalna praca. Z skaramuszem w wersji bardzo lisełkowej i ze zmierzwionym futerkiem. To nie język prosto, to nie język, nie mogę z tego. Rytaj i Xiao. Xiao po bandzie jadący, spojrzenie smutnego człowieka Lisa, którego życie dojechało i nie ma sporej części wspomnień. I co on może zrobić? Oh well, oh well, oh well. To jest w sumie mój duchowy zwierzak, czy nad tym zastanowię. Od Aleksji mamy tego liseła. W wersji kolorowej również, nawet dango jest No i są, jest, jest przegryzka u góry też latająca troszkę, ale tym się zajmiemy później Od MIPI mamy ten praktycznie set naklejek, tutaj jak się przyjrzycie Jest Xiao, jest Chichi, jest Child, jest Arataki Itto, Mona, Rosaria, Shogun Raiden Hutao, no i oczywiście bez większych zmian, ja Miko. Ta praca od Renik 06 jest animowana, to znaczy jest też w wersji nieanimowanej ale wersja animowana, wymiata po całości z tymi gwiazdkami, nadchodząca ku Shinobu Uwielbiam tę postać, jeszcze nie mam, jeszcze nie grałem, już uwielbiam. Mam nadzieję, że się nie przejadę, tak jak kiedyś na tej. Sinian. Sinian! Mam nadzieję, że to będzie. To będzie. To jest całkowicie inny rodzaj miłości. Od Emilii jest ten namalowany, piękny jeden liseł, z drugim tu widzicie, też jest scenka rodzajowa, fabularna. tam się zaraz smutne rzeczy podziały, więc to jest takie. o wiedzą co co chodzi, jest. O! nie wolno tak, nie wolno tak łapiecie mnie za serducho. Od pająka mamy. Nice, tak, tak jest. Od Emily Offline jest inna wersja, ja i Miko, i ja bym taki strój albedowy bardzo zobaczył na niej. Jest to coś, za co bym nawet zapłacił, żeby móc zdobyć taki strój. Mondstadt strój dla Jaemiko Ej to jest genialny pomysł, dajcie wszystkim postaciom ich stroje z innego regionu jak pojadą i sobie coś kupią Jaemiko ma standardowo jakiś Zinazume kostium, co będzie jak pojedzie do Mondstadt i do Liyue Genialny pomysł, bardzo mi się podoba, robimy takie coś na Inktober Tak, robimy to na Inktober A tutaj Dexia i jest Raidenka oraz Ito Taki założony na głowę, różki ma i tam, o z tą piękną dionką, ona jest przecudowna. Tylko większe zdjęcie, większe zdjęcie, mi dajcie. Mega jest ten szkic. Od Ewy mamy z kolei ganiu. Śliczna, dzwonek, są rogi, kolory. To jest na kreskę z Dory. Dora poznaje świat, jakoś tak się nazywała ta baja. I tutaj jest nawiązanie do tego budka, do tej całej reszty, do tego liska, który tam był. Słyszeliście, musimy uważać na tego pijackiego barda. Ehe? Agata poszła po bandzie, naprawdę, jest cudne. Od Katatsune to będzie Joimiya, nie? To jest strój Joimi. Też jest mega. Ooo, i to jest to myślałem, że to jest malowane z tyłu, a to jest idealnie wpasowane w kolory tej grafiki. Mega! Katatsune, tak jest! Od Dragon Umbrella jest rodzeństwo. Wasza pomysł właśnie mnie zdumiewa i zachwyca. Katie zarzuca liska przebranego za jajemiko w kigurumi w onesiach od jajemiko. To jest po prostu genialne. Jest słodki, niewspółmiernie do, no, do moich oczekiwań. Tutaj od Emili mamy takie cudo po prostu kaczink w formie idealnej. Te kocie uszka zrobione z włosów. Wyszło to cudownie. Od Wentaja jest kilka szkiców długopisem, bardzo długo to robiłem, i na studiach, i w liceum, jest wersja Venti kolorystyczna, na tableciku jechana? Myszką? Chyba tablecik, czuję tablecik. I szkic wcześniejszy długopisem popełnionym mega. Od Sotiaol jest taki cudny nizek, po prostu aaa, takim takimi mazaczkami robiony, nie? Mega jest cudowny, a tego drugiego podejrzeć nie mogę, dziwne, działało jak e, wybieraliśmy. Od Nikoli mamy Albedo, będę musiał to obracać, bo druga część jest w ogóle nogami z mojej perspektywy, ale wy będziecie to widzieli dobrze, bo na montażu poprawię. Amikum w ogóle zarzuca taką rosarię. Ona jest tak absurdalnie słodka. Szczota zarzuca kolejną iterację rodzeństwa, które się odnalazło. To, właściwie to jest endgame. Lepiej nie będzie. To, 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 ma być finał. Od Marty mamy takie liski, to jest zebranie Archonów, Jongli, Venti i Rajdenka. I one są cudne! RBF666 podrzuca nam taką jajemikę w wersji... nie wiem jak to nazwać. To nie do końca z chibi, ale ja nie do końca nie jestem pewny jak się nazywają te formaty, ale wyszła mega! Asia i ta przecudna Janfej, która jest. o, ma wszystkie te trzy T odpalone, nie? Będzie, będzie mocniejsze upnięcie Od Yumichan mamy kolejny raz Archonów, jest teraz inna kolejność, jest Venti, jest Raidenka oraz jest żągli i to spojrzenie Raidenki jest takie. Ej! Cudo! Od Dawida mamy kuki Shinobu, kolory złapane. Strój jest, maska jest, to wygląda troszkę jakby się tak szczerzyło, ale to jest ta maska jej, też dobrze wyszło. Od Wini jest Sayu, taka troszkę smutna, taka, o, nie niedobra, no nie, ale nie, ona jest śpiąca. Ona jest śpiąca, ona nie jest smutna, ona jest śpiąca. I od Alishi również jest Sayu, która tym razem ma troszkę za duże łóżka, żeby zmieścić do kapturka, więc jest. A trzymamy kaptur na głowie. A odrumician jest ta przesłodka, przecudna, hutao, te butało duszki, uwielbiam. O, jeszcze ten kwiatek, tutaj tak fajnie kontrastuje z kolorem. Dobry dobry kwiatek dobrany do zdjęcia, jest mega. I Evere na sam koniec z Wentim takim bardzo mrocznym, z rozlanym winem i z wizją leżącą u stóp. Piękna praca, ale tak tylko podsumowując myśl i wszystko, co się podziało raz, widzieliście, jak trudny był wybór, to było praktycznie nie do wygrania masy. Sakra, poziom był fantastyczny, nie było słabej pracy. Ja jestem zachwycony, chciałem wam bardzo mocno i serdecznie podziękować za wzięcie udziału. Zrobiliście mi dzień, no i nabawiłem się traumy. Ale gratuluję, jak dla mnie wszyscy powinniście być zwycięzcami. Niestety nie jesteśmy w stanie tego tak rozwiązać. Mimo to jesteście cudowni, te prace były przepiękne i jestem zachwycony i wnieśliście sporo piękna do mojego życia i mam nadzieję, że mogłem się tym odcinkiem troszkę zrewanżować i puścić to piękno dalej. Więc dziękuję. I Jesteście fantastyczni. A teraz uwaga spekulacje i spoilery, spoilery, i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przewinąć dalej, bo co się zobaczy, to się nie odzobaczy i co się usłyszy, to się również nie odusłyszy. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie te informacje muszą okazać się prawdziwe, niektóre mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe na starcie, a zmienić się do momentu wejścia na serwery live. Dzisiaj mam dla was tylko jedną spekulację, jako że ten odcinek jest naprawdę specjalny, specjalny, jak zapewne zauważyliście, i jest to oho 27 banery, przynajmniej coś w tym stylu, to powinno być opisane na do... Chodzi o to, że w tym momencie zaczynają cyrkulować bardzo mocno liki mm, sugerujące, jeżeli są prawdziwe, sugerujące, że w aktualizacji 2.7 będą trzy banery, będzie to jelan, o której wiemy, oraz ten baner podejrzewany od pewnego czasu, czyli i to to, o czym moi rzucali wcześniej wraz z Kuki Shinobu i wygląda na to, że drugi rerun również będzie, ale nie z i tylko będzie z Jelan i będzie to mija. takie rzeczy zaczynają krążyć totalnie nie z moich źródeł, czyli to, co moi mówią od, nie wiem, dwóch tygodni już, może więcej, to jest coś, co w innych stronach internetu ludzie, totalnie nie mający związku z tym, co się tutaj dzieje, zaczynają mówić to samo, więc bardzo możliwe, że... Ktoś z moich miał rację Może to jest przypadek A może wszystkie te informacje się okażą nieprawdziwe Ale chciałem zauważyć, że no, normalnie się mówiło Że może kazucha zostanie przerzucone Że może tu, że może tamto Na różne sposoby, a teraz nagle, przynajmniej na dwa dni Przed tym, jak oglądacie te słowa Bo ten odcinek powstaje ze sporym wyprzedzeniem Tak wyszło Niektórzy likerzy, tacy bardziej wiarygodni I anglojęzyczne agregaty informacyjne Zaczynają podawać tą informację w ten sam sposób W który ja wam rzucałem ją Dwa, trzy tygodnie

Ciekawe, zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak bardzo to jest trafne Z mojej perspektywy to jest takie emocjonujące za każdym razem jak jakieś informacje, które dostaję okazują się prawdziwe I jak się okazują nieprawdziwe również jest emocjonujące Bo zawsze mnie zastanawia czy byłem robiony w konia Czy to jest przypadek, że w innych wypadkach było trafione Czy też, czy też coś się zmieniło od momentu kiedy ja to dostałem do momentu jak to wbiło na serwery live Wydaje mi się, że ze względu na różne zamieszania i opóźnienia Banery do aktualizacji 2.7 mogą się zmienić Może coś się dziać za zasłoną, więc zobaczymy jak będzie tego oryginalnego planu aż tak kurczowo bym się nie trzymał, aczkolwiek mi on wizualnie bardzo pasował do tego, co ma się zdarzyć. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Akaro, pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś OSOM! Awesome! I pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check -in Web Event i jeżeli wbijecie tutaj, to no to jest przed dwóch dni, więc jest tam Daily check -in Web Event ze szmatami z ekspem z... 15 bodajże, a dzisiaj powinno być już tam z 17 coś innego. Czym jest konkretnie mora, bo jutro powinny wam wjechać filmogamy jeżeli odhaczaliście wszystko od samego początku aż do teraz to jutro jest ostatni dzień, kiedy będzie wjeżdżać dla tych nas spóźnialskich będzie to z opóźnieniem tylu dni, ile nas nie było, czyli w moim wypadku jeden dzień kiedy pierwszy raz nagrywałem bez kamery, bo nie robiłem tego na żywo, tylko nagrywałem segmentami, zapomniałem. Zapomniałem o tym! Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi ku... On Wam pozostał na Parametric transformerze. I oczywiście wczoraj wystartował nowy Abyss, co oznacza, że primogamy znowu do wyfarmienia z Abyssa są. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni. Jeżeli ktoś doskoczył w ostatnich dniach, godzinach, to przepraszam za brak wymienienia. Na drobie to jutro, jak będę na bieżąco nagrywał, jesteście przygenialni Lisi Magowie. Dziękuję bardzo, Lisi Arcy Magowie. Dzięki Wam bardzo dużo się dzieje na kanale. Doceniam, bardzo doceniam Wasze wsparcie. I to już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, co oznacza, że życzę Wam miłego dnia, dobrego dzenka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech Boże Karenczy Wam sprzyja i udanych świąt, spędzonych z rodziną, jeżeli Lubicie, jeżeli nie, to nie. I żeby te święta minęły Wam przyjemnie, radośnie, bezproblemowo, tak. Całkiem, całkiem sympatycznie i fajnie. Dobrego jedzonka, bardzo dobrego jedzonka w te święta. Miłego do następnego, widzimy się pewnie jutro i hej. We had no time to say goodbye, so let's not call it that. Tak, święta teraz powinny być. Tak, święta powinny być, dlatego mnie nie ma bo święta. Okej, okay, dobra. To 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 jest logiczne, to jest logiczne. Dlatego że są święta, to mnie nie ma, dlatego nagrywam to z wyprzedzeniem, więc yy, dlatego to ma wszystko sens. Okej, okay, okej. Okay.